Oto właśnie Martin Koch i później Rune Velta. To także świetni lotnicy, to także zawodnicy, którzy nie zadowolą się absolutnie. W przypadku Martina Kocha myślę co najmniej tym trzecim miejscem, drugim. On walczy, przyjechał tu, by walczyć o złoto, ale potrzebowałby aż 238 metrów do tego, by odebrać pierwsze miejsce. Proszę zobaczyć, jak wysoko i bardzo daleko te... Raz poszybował Martin Koch. Leżąc jeszcze podniósł ręce, złapał się za głowę. To był skok według mnie 243 metry, który mógłby dać mu mistrzostwo świata. Wstał, pozdrawia publiczność, reprezentant Austrii. No co za pech. Pięknie wyszedł, daleko poszybował, ale niestety 243 metry, upadek. No i można sobie pluć w brodę tak naprawdę. Medal był na wyciągnięcie ręki. To był skok, podobnie jak Roberta Krańca, który mógł dać Martinowi Kochowi tytuł mistrza świata, ależ dramaturgia tych zawodów, tej finałowej trójki. Najpierw Kraniec skaczący 244 metry, później Koch lecący na 243 metr i kończący swój skok w taki sposób. Martin Koch był przecież wicemistrzem świata w lotach w Oberstdorfie w 2008 roku. Była forma, przecież wygrał w Oberstdorfie. Świetnie skakał tutaj podczas skoków treningowych. Również no, wczoraj nie dane mu było skoczyć w tej odwołanej serii. No i jest dopiero no, drugi, będzie na podium, co do tego nie ma wątpliwości. Będzie miał medal, proszę zwrócić uwagę, nawet przy wywrotce, przy upadku ma medal, ma